To za chłop. Halo. Halo? Kurwa, nie drzyj mordy tak. Ty. To jak ja to przejdę, to mnie wyrzuci stąd, gdzie jestem, i do miasta mnie wrzuci? Tak. To ja muszę iść szukać waypointa. Ale to ja mam cię tepnę i dam ci cepa. A, dobra. Portal. Czekaj. Teraz jak masz po lewej stronie u góry tak głowę chłopa z trzema kreskami, kliknij to. No, wiem, mów, tylko do miasta. Tu party area. To cię samo tepnie do miasta. No ja już tam idę. To jest ostatni boss? Tak. Masz portal w mieście. No. No się skaluje tak w pole, nie? Ty też się skalujesz, czy nie? No nie. A, no dobra. Aż takiego skalowania to nie ma. Zrobimy testa, będę stał w miejscu i zobaczymy, czy mnie zabija. Dobra? No dobra. Jeżeli go zabijemy jeszcze raz. Tylko nie wstawaj z królami, nie? Jak umrzesz? Bo możesz leżeć. No dobra, okej. Ciekawe, czy ile mam coldressa? Defense. No mam kapa. Dobra, jak się gust. A, dodge mi wchodzą. Bo dodge mi wchodzą. No i tyle. Ciężki bosik. Ciężki, ciężki. No ciężki był, wiesz jak on szybki? 50 razy cię wydupcy. No zobaczysz. Czekaj na bossa akt 10. Ostatni bossik, gościu. Pierwsza cutscenka, która się skipnąć nie da, o co chodzi? No bo nie wiem, może to jakby... Wiesz, skończyłeś 5 aktów. Lecisz dalej. Robisz arenki? Ja? No. Nie. Czemu? No ja wiem, że są arenki. No, te takie, gdzie się bronisz przed falami mobów. To ci golda daje. Nie robię. To możesz dzień. Co? Nie wiem, gdzie to jest. Przy tej tablicy, gdzie masz rankingi. Tam jak dasz recruit, to masz raid, masz rajdy i masz Spire of Barrier. I rajda możesz sobie zrobić tego na 30 poziom. To fajne itemki lecą? Itemki i lecą... Jak otworzysz sobie K,
To na górze masz takie trzy sloty od lewej do prawej, nie? No. No i tam kamyczki do tych slotów lecą, one jak trafisz. Dobry kamyczek to po pierwsze ci leveluje skilla o jeden. A po drugie może ci dawać dodatkowy damage. Ja cię długo szukam. Siemka Raptor, witam widza nowego. Co tam? Długo szuka? A na co, na raid? No. No, a ten pierwszy to wydaje mi się, że instantowa będzie. No, przez 30 sekund. A, bo to możliwe, że ludzie już robili. Masz co 3 dni. Jak najłatwiej zrobić 6 linka? Najłatwiej można zrobić 6 linka zużywając 1500 esencji do rolowania. Bo jak zrolujesz 1500 razy, to masz gwarantowanego 6 linka. O, znalazłem. Ja się nie będę mutować, jak będę coś mówił, bo ten, bo nie odpaliłem Discorda jako admin i mi przecież nie działa. No ludzi. Trudne są te rajdy? A dobra, to schodzi przecież. No, tym bardziej, że jeszcze pewnie masz wysokie levele wparty. No, 53 jakiś. I te areny wyglądają tak, że masz trzy poziomy trudności, easy, normal i hard. I na easy, normal, cztery poziomy trudności, na końcu jest chaos. To na tych trzech poziomach trudności masz 20 fal mobków, a na ostatnim poziomie trudności masz 70 fal mobków. Który radzisz zrobić? Ciebie to albo... I tak na początku musisz zrobić. Musisz zrobić easy wszystkie fale, żeby przejść na kolejny poziom. Działa na takiej zasadzie. O, rip, umarłem. Na 26 fali. A jakim ty buildem grasz koniec końców? Firebolt, to jest Meteor. A ty daggerami grałeś, nie? Na początku tak. Ja się nie zdenerwowałem i zmieniłem. Czemu? Nie szło mi, nie podobało mi się. Co, Fireballem lepiej? No od razu. Hop, jak to bije. Przez trakty przechodzę tego. Nie co to teraz miałem odpowiedź. Chłop gra kurde wilkiem i robisz 30 falę. Dobra, Wirek OP. Jak będę robił nową postać kiedyś, to robię Wirek. Wydłu na chwilę. Dobra. $200 wpadło. O, dobra, czekajcie, bo ja jeszcze daily chyba miałem, czy nie? A nie, daily mam problemy. Jeszcze nagrodę muszę odebrać. Mogę robić w sumie wszystkie mapki. Trochę ich mam. Robimy sobie piąteczki. Bo piąteczki są póki co na easy. Można je pobustować. Dodatkowo. Dużo tych piątek, żeby tych poleciało.
No z szóstkami jeszcze mam problemy. Niestety. Ale biją te mapki. Kurwica. Dobra, żony. Ja idę sobie coś zjeść. Znaczy jem już. I potem na siłkę. Potem pogramy. Znaczy, no. Będę. Nie zabiję. No dobra. Wydupcyli się. Co? Wydupcyli się na bosie. Co? No moje party. Serio? No. Dobra, będę potem. Elo. Dobra, elo. Ło, kurde. Czy jak się elity jakieś porespią, to jest w ogóle przypał. Na tych mapkach. Dobra, mamy to. Ale sobie mapkę jeszcze wyczyszczę do końca. Może będzie jeszcze jakiś goblin. Najgorsze na tych mapkach są niebieskie mobki, które rzucają tymi włóczniami, bo to one mega dużo biją. No plus jest taki, że da się tego uniknąć, nie? Dosyć łatwo, bo to jest po prostu projectile. Czyneczka. No dobra, tutaj tyle.
Tu jeszcze jakaś kapliczka z dodatkowymi mobkami. O, jelitka jeszcze. Nie wiem, niby odpaliłem tego buffa gildyjnego, ale tak szczerze mówiąc to nie wiem, czy czuję różnicę, jeżeli chodzi o damage. A to jednak był buff gildyjny na damage, nie? Nic ciekawego nie poleciało. Lecimy dalej, piąteczka kolejna. Siema, siema, kurwa, witam. Siema Mario, witam. Witam w sumie ponownie. Chciałem chwilę odpocząć od gierki, zjeść sobie, pooglądać głupoty w internecie. No, no, no. No ale wiesz, wychillować musiałem trochę. Dzięki za followka, witam widza nowego. Już w pewnym momencie, kurde, taki senny się zrobiłem. Nie wiedziałem, czy odpalać tego streama, czy nie. Ale odpaliłem. Kawkę sobie zrobiłem. Można grać dalej. Dobra, go bossik, bo mam jeszcze potkę na item drop rarity. Więc na bossika chyba idealnie. Przewalenie wszystkich skrali. A zabiłeś go koniec końców?
Nie? A ty czemu do mnie nie piszesz? Ci pomogę przecież. Tym bardziej, że masz suba, czyli w jakiś sposób wspierasz to, co robię. Także w ramach podziękowań możesz do mnie pisać, ja ci pomogę z każdym bosikiem. Nadużywać nie chcesz? Siema, siema, kurwa, witam. Siema, Przemek, witam. No ale wiesz, tak mówię, no masz suba, a suby mają dodatkowe przywileje w ramach podziękowań. Owsa na przykład nie ma suba i no kręcę nosem, jak mam mu iść pomóc. Jest tego 7? To napisz do mnie, Mario, w gierce, to ci pomogę z tym bossem. Dziesięć minut. Tym bardziej wiesz. Jak masz się zniechęcić do gry i przestać grać, bo nie możesz jakiegoś bossa zabić, no to dla mnie też lepiej, jak ci pomogę i będziesz grał dalej w gierkę, nie? Bo im więcej ludzi, tym lepiej. Na mig karencji podropiłeś? O, no widzisz. Po ile ja mapek podropiłem dzisiaj. Mapek a mapek. Tak, tak, ale tam chyba tylko zwykłe można kupować, nie? Nie można żółtych.
No, ja tego karencji to w ogóle jeszcze nie zużyłem. A tego karencji sporo się dostaje, nie? Kurde, fajne już są te mapki z tym influencem, bo jest dużo więcej mobków. Bo się respną te fioletowe takie, nie? Mobki. Dodatkowo. Dobra, ja tylko skończę mapkę, okej? Okay? Ci pomogę z tym bosikiem. Zostawię ten łuk. Chciałem zobaczyć. Później, co to za łuk. O kurde. No, w sumie to już końcówka mapki. Dobra. Ja cię zapraszam do party, przejdź tam na party Aria i...
O kurde. Okej. No jest boss. Ale bossy standardowo zrobię na końcu. Nie wiem, jakieś stuna dostałem. Losowo się robi. Siemka. Krabula, witam. Jeżeli chodzi o skille z jakiejkolwiek runy z syntezy, to jest losowe. Musisz mieć po prostu farta i trafić. Spoko, spoko. W razie jakichś kolejnych wątpliwości polecam się. Halo? Laga mam. A ty mówisz o tym Persilens? Żebyś chciał? Ty, ja muszę bossa zrobić, bo mam 9 minut na zrobienie mapki. Zapomniałem totalnie o tym. No jest lekki problem, bo skończyły mi się potki, te które leczą instantowo do fulla. Znaczy może nie do fulla, bo do fulla to zależy jaka potka, nie? Ale skończyły mi się. A dużo expa dała ta mapka. 577 tysięcy expa do statuetki.
Więc za niedługo będę mógł zlevelować statuetkę na 12 poziom. Docelowo chciałbym mieć statuetkę na 14 poziomie. Na 14 poziomie statuetki odblokowują się nowe itemki. Tier 29. Także póki co mój cel to wbicie 14 poziomu statuetki i odblokowanie tych itemów. Jest też szansa, że one będą jakieś gigafajne, skoro są zablokowane za aż 14 poziomem statuetki. O nie. Ja nie wiem. Dobra, jednego scrolla użyję. Ale więcej nie. Odpadnę to. Powalić. No, nie. Powolony jest ten boss. Nie polecam tego bossa. No dobra, może jakąś niebieską szóstkę dla wychillowania. Goblin z goldem. Mega dużo dzisiaj mam tych goblinów z goldem. $600 dzisiaj zgarnąłem z goblinów. Ale ja dzisiaj dużo miałem tych goblinów, wiesz? Mega dużo. Siema, Pir. Ile się na stasze trzeba wydać? Dwa stasze tak naprawdę potrzebujesz, ale to dopiero na endgame'ie. To jest koszt około 150 zł, bo potrzebujesz stasze na esencję, czyli na orby, i stasze na karty, czyli na mapki. I więcej nie potrzebujesz. Jak kupisz odpowiednie paczki, to jeszcze dodatkowo w gratisie dostaniesz peta na 28 dni. No ale 150 zł i nic cię więcej nie interesuje, nie? Wydaje mi się, że
za kilkaset potencjalnych godzin gry. To nie jest wygórowana cena. Ja aktualnie mam w gierce 114 godzin. Paywalla też żadnego nie ma, jak to niektórzy chcieli sugerować. Wszystko jest tak naprawdę kwestią... Tak, w POE. Wszystko jest kwestią tego, ile wygrindujesz i jak bardzo potrafisz craftować itemy. Może zrobił promocję na starsze w POE? Jak w POE? Możliwe, że będą robić promocję, ale to wiesz, nie na początku gry, nie? Bo wiadomo, że chcą zarobić tyle, ile mogą. Pierwszy ci nie zrobił, tylko amulety lecą? A nie, też tak miałem w pewnym momencie, pamiętam. Że mi pierścionki nie chciały lecieć. Ja nie wiem, przypadkiem ci nie ma czegoś takiego, że wiesz, masz po prostu od pewnego aktu się odblokowuje drop tych pierścionków. Nie wiem, czy tak przypadkiem nie ma. No ale endgame moim zdaniem w tej gierce jest mega fajnie zrobiony. Na żółtych mapach masz dodatkowe, że tak powiem, questy. Coś jak questy od Zany w POE, nie? Chociaż teraz ktoś inny daje questy. Nie pamiętam tego, jak się nazywał ten chłop. Kirak, o no. Masz dodatkowo przedmioty z influencem. Aktualnie nie mam żadnego takiego przedmiotu, mam w staszu. Masz różne influency na mapach. To chyba 4 bossy. Dodatkowo z tego co widziałem jeszcze nie dropnąłem. To jest coś takiego jak chaos klucze. Trzeba wydropić chyba 4, połączyć je w alchemii i jakaś specjalna mapka z jakimś specjalnym bossem się otwiera wtedy. Teraz ci nie pokażę, bo craftuję jeszcze. Ale tutaj masz na przykład przedmioty z dodatkową statą, nie? Z influenza. Czyli powiedzmy taki dodatkowy minion damage tutaj, attack block jakiś. A tutaj masz takie dziadostwa, którymi możesz sobie dodać tego influenza na mapkę, jak go odpalasz. Jak mapki wyglądają? Czekaj, po pierwsze w staszu to masz coś takiego. Pyk. Chodzisz sobie tutaj. Tu masz wszystkie mapki. Od tieru pierwszego ja mam aktualnie do 6. A jest 10 tierów mapek. O, mogę sobie zlevelapować statuetkę. 12 poziom. I
to mi daje dodatkowy bonus, czyli 10% więcej killa expa za mobki. No i ogólnie to działa tak, że na początku zaczynasz, wiadomo, od pierwszego tieru. I to, jaki tier mapek możesz robić, definiuje level twojej statuetki. Tutaj masz level, robiąc mapki nabijasz sobie expa tej statuetki, podnosisz jej level. Im wyższy poziom, to odblokowują ci się nowe rzeczy, nie? Na takiej zasadzie. Ile czasu na akty? 50-60 godzin. Ale to robisz tylko raz, bo tu nie ma systemu sezonów. Tu nie będzie nigdy resetu. 10 aktów. Nie wiem, jak dla mnie, no to gierka jako hack and slash jest mega fajna. I właśnie, jeżeli chodzi o te mapki, to patrz. Tutaj masz mapkę i masz mission reward. Jak ja sobie ją zidentyfikuję, to masz tutaj wszystkie staty, widzisz na mapce dodatkowe, tak jak w POE. I dodatkowo masz objective. Czyli tak, musisz zabić 15 mobków w 7 sekund 4 razy. Jak to zrobisz, to dostajesz element special reward. A jeżeli robisz z kimś w party, to on dodatkowo dostaje chaos card special chest. No, te mapki jeszcze można sobie tutaj boostować. Albo innymi mapkami, albo takimi kamyczkami specjalnymi. I to ci dodaje 5 monster leveli plus... Boostuje ci te card rewardy, nie? Statystyki na mapce. I jeszcze do tego jest kompendium, gdzie można wrzucać star krystale, które dropią na mapce. Można sobie różne mapki dodatkowo boostować. Tylko że ja na razie tego nie ruszam, bo z tego co mi ktoś mówił, to ma to być przerabiane. Podobno na Korei to przerobili. I u nas podobno też ma być to przerabiane, dlatego na razie tu nic nie robię. No, ale działa to tak. O, jeszcze masz daily misje, które polegają głównie na zrobieniu mapki, zabicie rar mobków, zabicie bossów na mapce. I jak bierzesz sobie... I te mapki są podzielone na różne, tak jakby... Na różne kategorie i w każdej kategorii masz 5 różnych mapek. No i tutaj możesz sobie podejrzeć, jakie mapki masz z danej kategorii, jak sobie odbierasz daily questa, nie? Dodatkowo co masz? Masz rajdy co 3 dni, są resetowane. 8-osobowe. Dodatkowo jest arena, z której dostajesz golda. Ją można robić codziennie. I tutaj na chaos jest aż 70 poziomów trudności. Są void rifty, czyli challenge z bossami, za które też dostajesz nagrody. Tutaj jeszcze są nagrody. No jest co robić, krótko mówiąc. Spoko. Toxic Flame OP. A to nie jest tak, że tym Toxic Flame'em to gra 90% ludzi? Jest chyba meta na tego Toxic Flame'a, nie? Tak mi się wydaje.
Pewnie tak, pewnie tak. Na pewno będą jakieś patche balansujące. Na początku było tak, że Topka grała Piercing Arrowem głównie, ale teraz jak patrzę na ranking, to Topka gra głównie właśnie tym Toxic Flame'em. Ale ten, ale z wilkiem ten Toxic Flame chyba też jest spoko, nie? Na Spell Activation on Channeling. Tą White Channeling. No bo są tutaj też triggery, nie? Są trzy chyba. On channeling, on hit. Co jeszcze? Jakiś trzeci jeszcze jest. Torchlighta. No Torchlight jest taki bardziej hack and slashowy, nie? Bo Undecember jest jednak trochę bardziej MMORPGowy i jest troszkę wolniejszy, bo w Torchlightie możesz spamować cały czas skillem movementowym, nie? A tutaj jednak masz cooldowny. W Torchlightie możesz trzymać na przykład skok i przelecieć całą mapkę na tym skoku. Ale też przyjemna gierka. Ja daję okejkę, jeżeli chodzi o Torchlighta. Tylko, że no Undecember dla mnie jest jednak lepszy. Dlatego też wybrałem Undecembera. Czekajcie. Ty, ale na 11 nie można siódemek robić, dopiero na 12 można siódemki robić. Czyli ktoś mnie oszukał, bo ktoś mi mówił, że od 11 można tier 7 mapki robić, a to nieprawda. Dopiero teraz siódemki lecą. Dobra, ja idę szybko zapalić i zaraz polecimy dalej. Możliwe, że w końcu zaczną dropić te siódemki. Czy jest ciekawego? Nie.
Także ja z dwu. Dobra, jestem. Jak ci się w ogóle podobał ten Torchlight, Mateusz? Moim zdaniem tam drop itemów jest strasznie przekręcony. O ładnym semerze jednak jak dropiesz unika, to jest... Unika to jest jednak takie, o super, nie? A tam to kurde, na 20 levelu już mi zrobiły jakieś dziwne fioletowe itemy. Nudny endgame. A ograłeś już tego Torchlighta? Tak do endgame'u aż? Co mówisz, że taka gierka na chwilę? Ale tam sezony będą, nie? To tam od czasu do czasu na sezon można wpaść. Tak mi się wydaje. A tam nie ma też przypadkiem jakichś mapek endgame'owych? Ta, i nie wiem jak jest później, ale ten ich loot filter mi nie działał. Nie wiem czy dopiero od jakiejś... od przejścia czegoś w kampanii on zaczyna działać. Właśnie nie wiem, bo tam są to jakby cztery opcje loot filtra. Ja nie wiem, czy tam da się coś zmieniać, tak żeby sobie samemu poustawiać. Kurwa! Sam Przemek, co się stało?
Tu jeszcze jakiś małobek się zapodział. Nie podchodzi ci. Nie no, a w tego nowego trochę grałem w betę i przyjemnie było. Przyjemnie było. No ale to już chyba inni ludzie robili niż dwójkę, nie? Trójka to już w ogóle chyba dziadostwem się okazała. Bo ta... Torchlight 3 to miało być coś jak Undecember. Czyli bardziej taki sieciowy, MMORPG-owy hack and slash. Pod Lightning? Lightning Chain. Podobno bardzo fajnie słyszałem. Chain Lightning? Nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Siema Banita, witam. Subskrybenta. Co tam, jak idzie giereczka? No ja sobie powoli levelek wbijam. O! Dropnęła pierwsza siódemka. Problem? Z czym masz problem? Spoko Przemek, spoko. Miłego tam. A po co grasz, Banita? Na jakiego skilla? Wiem co ja? No to chcesz mieć głównie physical damage w itemkach. No i też fajnie by było mieć resy. No ale ten system losowania statów w itemkach jest mega prosty.
Idziesz sobie do Blacksmitha, też enchant, rzucasz na przykład łuk, bierzesz sobie niebieską głowę, losujesz tak, żeby były 3 statystyki. O, tu akurat przed attack damage. Tym pierwszym losujesz jakby statystyki plus ilość slotów. Jak już masz 3 sloty, to teraz sobie losujesz tym. Bo to ci losuje tylko z statystyki, nie zmienia ci ilości slotów. Jak tutaj masz jakieś fajne 3 statystyki. O, masz na przykład speed i masz 2 zakryte. To tutaj tą monetką taką możesz odkryć tę kolejną statystykę, czyli pyk, critical rate, pyk, hit rate. I ewentualnie teraz tym, rare upgrade essence, możesz ulepszyć do złotego. Czyli robisz pyk i to ci losuje, że możesz mieć tak tutaj 4, 5 albo 6 statystyk. I teraz jak chcesz sobie dalej losować, to albo losujesz tym, po prostu ci zmienia bez zmiany liczby slotów, albo możesz z powrotem do białego. Pyk, masz biały, znowu niebieska, tak żeby były 3 statystyki. O, są 3. Speed, critical rate, pyk. Ten damage akurat słaby, więc losujemy dalej tym. Attack damage procentowy, fajnie. Dodajemy to, daje nam gear critical rate. Średnio, ale może być. Pyk, klikamy to, pyk. Mamy dodatkowe staty, takie jak dodatkowy physical damage. Mamy attack damage, physical damage, attack damage, czyli kozak bóg. Ty, on jest chyba nawet lepszy od mojego. Tylko nie ma speeda. Ale damage powinien mi podnieść? Nie. No, bo speed dużo zmienia. Ma dużo mniejszego speeda. Jak zlinkować gemy? Ale chodzi ci o mojego builda, czy jak działa ten system, czy o co? Ogółem? To idziesz do NPC-a, który się zajmuje gemami. Dajesz rune enchant. Rzucasz runkę. No i tym pierwszym rolujesz sobie ilość slotów. Czyli masz 2, 2, 2, 1. No i tak możesz mieć maksymalnie 6. Po użyciu 1500 zmianek masz gwarantowanego 6 linka. Drugim zmieniasz położenie tych slotów. Czyli teraz są tak. Teraz są tak, teraz są 2 na dole. No a tym trzecim zmieniasz kolory tych slotów, czyli są 2 czerwone, 2 zielone, 2 czerwone, zielony, czerwony. No i tyle w sumie. Tam później jeszcze jakieś są te runki, ale nimi się jeszcze nie bawiłem. Tu masz ewentualnie jeszcze, tam później dostaniesz Skill Rune Magic Upgrade Essence, czyli ulepszasz sobie skilla z białego do niebieskiego. A tutaj jest Link Rune, czyli supporta, ulepszasz z białego do niebieskiego. No i w sumie tyle. Muszę sobie klipy później tego porobić i wrzucę na YouTube'a shorty.
Na początku wydaje się, że tego wszystkiego jest mega dużo, ale... Zasada działania tego jest mega prosta. A poza tym, jakby ktoś chciał podejrzeć mojego builda, to może sobie rozwinąć to menu na górze. Kliknąć social. Kliknąć find friend. Wpisać mój nick. Nawet nie musicie mnie dodawać do znajomych, tylko wtedy ja wam tutaj wyskoczę. I możecie kliknąć to tutaj takie i po lewej u góry. Jak będzie tam przy moim nicku. Wchodzicie sobie, on ma akurat prywatne, ja nie mam prywatnego, więc możecie sobie zobaczyć. I widzicie wszystko, skille, itemki, całe drzewko. Dosłownie wszystko możecie sprawdzić. Dobra, mapka gotowa. W sumie może od razu kolejną jakąś zrobię. Może siódemeczkę zrobimy, zobaczymy niebieską. Siemka Slayer, spoko. Fajna gierka. No, ja troszkę więcej leveli wbiłem. Builda? Sam robię, a jak czegoś nie wiem, to podpatruję u innych ludzi w rankingu po prostu. Ale nie robię według żadnego poradnika. Zodiaka sobie sam rozdaję na przykład. Ja lubię robić swoje buildy, dlatego POE mnie strasznie męczy, bo POE, żeby zrobić swojego builda, to trzeba przeanalizować to całe drzewko, gdzie iść, jak iść.
Od przejścia aktów. A aktów jest 10. Także no... Masz jeszcze... Roboty. Piemka overhyped. Hyped. Witam. Wica. Znaczy no te mapki to jest taki główny endgame, nie? Tak jak... Tak w PoE. Ty co to za boss? Ale dodatkowo są... Wiadomo, te arenki, które robisz, to później robisz na wyższym poziomie. To znaczy, no zawsze warto sobie rolnąć tam raz czy dwa bonusy, na, w sensie te staty na itemku może wypadną jakieś fajne, jeżeli ciężko ci idzie. No domu zawsze może wpaść coś lepszego. A jeżeli chodzi o endgame, no to wiadomo, wbijasz później wyższy level, robisz wyższe poziomy trudności tych arenek, Spire of Barrier, nie wiem czy już je robiłeś. Na ostatnim poziomie trudności jest 70 fal mobków. Nie no, tak mówię, ja sam robię tego builda, ewentualnie podpatruję czasami u innych ludzi, ale robię sam. No moim zdaniem, jeżeli grałeś dużo w PoE, no to nie powinno być żadnego problemu. Tylko w PoE crafting trochę jest moim zdaniem trudniejszy, bo nie jest w ogóle opisany. Na przykład mam 1000 godzin w PoE i totalnie tam nie ogarniam craftingu, nie? Tutaj jest dużo bardziej opisany ten crafting, bo idziesz do NPC-a i tak naprawdę masz napisane przy każdej runce, przy każdej esencji, przy każdym takim jakby orbie, masz napisane co on robi. I tutaj na przykład, jak w PoE totalnie po 1000, mając 1000 godzin nie ogarniam craftingu, tak tutaj sobie craftuję itemy, nie? Odpalasz sobie pyk i tutaj masz wszystko. Że zmienia normal albo magic item w magic itema. Czyli zmienia ci białego albo niebieskiego itema w niebieskiego itema i resetuje maksymalną opcję jakby statystyk w tym itemie. Czyli maksymalnie patrz. Teraz masz 3 staty, teraz masz 1. Teraz masz 2, 2, 1. Maksymalnie mogą być 3. Po czym sobie rolujesz tym tutaj, bo tutaj masz re-imbuse the options of a magic item by chance.
Ty masz opisane, że ci po prostu zmienia statystyki, które masz w itemie. Tutaj masz, że dodaje ci dodatkową opcję do magicznego itema. Czyli jak masz dwa itemy, masz jedną zakrytą opcję, pyk, odkrywasz sobie ją. No i to jest... bardzo, naprawdę dużo łatwiejsze niż w PoE. To pay to win. No nie wiem, w Losarku jest praktycznie podobny system monetyzacji, jakoś Losark nie ma mieszanych ocen. Także ludzie to debile i płaczą, bo gra ma, bo w grę można grać też na telefonie. Takie jest moje stanowisko. Znaczy wiadomo, że item shop nie jest taki jak w PoE. Bo można kupować przyspieszacze. No bo to są itemy. Możesz kupić esencje, którymi craftujesz, no ale je tak naprawdę dropisz podczas gry. Więc jaki jest sens kupować coś, na czym polega ta gra? Bo no bo tak, tak naprawdę, no bo gry hack and slash polegają na grindzie i na tym, żeby właśnie grindować sobie te esencje. Także ja osobiście nie widzę totalnie sensu kupowania tego. Z tym, że połowę z tego... ja kupiłem tylko sztaby. Bo tak w PoE przydałyby się sztaby, nie? Ale to dopiero na endgame. Kupiłem sobie dwa sztaby, jeden na esencję i drugi na mapki endgame'owe. 150 zł. A system monetyzacji jest praktycznie 1:1 taki jak w Lost Arku, a w Lost Arku nikt nie płakał o to. Także ludzie to po prostu idioci w temacie. Zresztą jak piszesz sobie wykrzyknik P2W, to tam masz filmik, gdzie pokazuje, jak osoby, które mają Diablo 4, to będzie gówno, spierdalaj. Ja nawet tego syfu nie kupuję, od razu mówię. Także to ewentualnie z owcą możecie się siakami postykać w Diablo 4. Także ja osobiście nawet nie czekam na Diablo 4, czekam na Last Epocha. Diablo 4 to będzie gówno gierka dla casuali, reskin Diablo 3. Zresztą Diablo 3 ma taki poziom trudności, że brakuje tych
poziomów na Creator Riftach. Bo ludzie robią najwyższy poziom w pół minuty. Tam w dwie minuty. Także no. Jak wy chcecie sobie grać w Diablo 4, to sobie grajcie, ale... Ale ja nie będę grał i nie będę streamował tego. Kamyki można levelować bez wchodzenia na mapę? Nie rozumiem. Ale o jakiej grze teraz mówisz, bo... straciłem wątek trochę. Ale to chyba nie działa. Ten. Nie mam czegoś takiego jak wykrzyknik build. Planuję zrobić film na temat mojego buildu, ale to na początek muszę mieć 6 linka. No i najlepiej jakbym jeszcze do tego miał żółte kamyczki, nie? Żółte runki. A, na konsolach, no. Na konsolach można save'a modyfikować, nie? Bo na PC to większość rzeczy dzieje się po stronie serwera i... No i nie da się zmienić po prostu rzeczy, które są na serwerze, nie? Czyli na przykład cała postać i wszystkie przedmioty muszą być po stronie serwera.
No bo jakby były po stronie klienta, to można by było je modyfikować, nie? Jestem ciekawy na temat, jak się rozwinie ten tak zwany cloud gaming. Bo tak naprawdę, jakby wyszła jakaś gierka w 100% tylko i wyłącznie można by było grać w chmurze, no to w teorii nie byłoby cheatów do takiej gierki, no bo cheaty głównie w większości opierają się o modyfikację plików. A nie mając plików, nie zmodyfikujesz ich. No wiadomo, no też są plusy i minusy, nie? Jak ktoś ma słabego neta, no to raczej nie pograłby w gierkę, w którą można grać tylko i wyłącznie w chmurze. A, bo jak ktoś też nie wie, no to gierkę można też grać na telefonie, nie? Można połączyć w ogóle konto Steam z telefonem i grać w domu na kompie, a jak gdzieś się, nie wiem, jedzie autobusem czy coś, to można sobie grindować na telefonie. Tak, jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem, bo ja tam nie przeszedłem kampanii całej. A nie wiem, czy tamten chłop, który miał nick coś tam Poe jeszcze jest. Ir Poe chyba? Nie wiem, czy tam w ogóle jest coś takiego jak akty. A tam to chyba trochę inaczej jest zrobione. No i dobra, mapka gotowa. No, tamtego hopa chyba już nie ma. Dobra, siódemeczka niebieska.
Utplamy. Idziesz przed siebie. Mówisz, że się nie zastanawiasz. Ale jak tak pograłeś ma Decembera i teraz grasz tego Torchlighta, to ten Torchlight jest dużo łatwiejszy, nie? Ale przez to też wydaje mi się, że jednak może być trochę nudniejszy przez to, że jest właśnie aż taki łatwy, no bo lecisz przed siebie, nad niczym się nie musisz zastanawiać. Ja grałem w becie, to chyba nie pamiętam, żebym musiał. Jest sposób na niego? Jest sposób, chcesz powiedzieć ci jaki? Możesz do mnie napisać na pewno w gierce, dam cię do party i mogę ci z nim pomóc. Jest taki sposób na przykład. A inny sposób, no to musisz wywalić się z 50 razy, poznać jego mechaniki i w 100% uniknąć wszystkich mechanik. Wbrew pozorom on nie jest taki trudny jak może się wydawać. Wiesz co, zaraz, bo nie wiem, czy jak zaakceptuję, czy mnie nie wywali z tego mapki, wiesz? Może być tak, że mnie tepnie po prostu na party Aria i wywali mnie z mapki. Ja już kończę mapkę, także zaraz. Na sekundę. Będziesz mógł mnie dodać. Oho. Kurde, coraz trudniejsze te bossy na tych mapkach. Dobra, możesz mnie zaprosić teraz do party. I musisz przejść na party Aria, nie? Wiesz jak to działa?
Nie? No to musisz kliknąć tutaj na tego hopa. Po lewej u góry pod partę masz takiego hopa z trzema kreskami. Klikasz tam, a jesteś na party Aria. Dobra, no to nieważne. Nie było tematu. Gdzie to było? Tutaj. A, bo tu już TP-ka tam masz. Ja nie mam TP-ka, więc będzie musiał mi odpalić. A nie, jednego mam, dobra, nieważne. Jakbyś padł, to nie wstawaj. No i tyle. Spoko. O, dzięki za followka. Rozumiem, że zasłużyłem. Obtain a house key. Jakieś house klucze będą dropić chyba. Powoli. Zdobyć chaos kluczyk. Nie wiem jeszcze jak, nie wiem skąd. Ale jakoś pewnie da się zdobyć. Tam gildia 20k expa. Guildbab działa jeszcze 3,5 godziny. Dobra, ja pójdę szybko zapalić i zaraz polecimy dalej z mapkami. Także ze dwu.
Dobra, jestem. Robię już sobie pozysłaniałem. Już się ciemno zaczyna robić. Tu mamy siódemeczkę chyba jakąś dalej. Z moim levelem jestem top 550 na serwerze, jeżeli chodzi o expa. Kolejny poziom mapki. Krótka w sumie ta mapka była. W sensie to pierwsze piętro, nie? Bug is full? Kurde, szybko. A, bo ja temu nie wywaliłem. Raziela, tego była taka telefonowa gierka, nie? Umarła, bo ja patrzyłem ostatnio. To ostatni update był chyba 2 lata temu. Ale z takich telefonowych gierek to
Anima RPG jest chyba całkiem spoko. Tam chyba nawet jakąś wersję PC chcieli zrobić, ale zrobili ją w ogóle płatną na Steamie. Coś tam nie wyszło. Nie wiem, czy przypadkiem nie dali sobie spokoju z tą wersją PC. No tak, wiadomo, wiadomo. Od czasu do czasu można pograć. Tym bardziej, że tam sezony są, nie? To wbijać na nowy sezon. Coś tam sobie poklikać. Tysiąc pięćset level? O kurde. A tam są chyba też sezony, nie? Jakieś. Mega silne. Kurde, znowu jest bosik. Na razie na niego nie idę. Muszę mapkę zrobić najpierw. Ja tam w tą anime też tam chwilę grałem. Tak mi się nudziło. I tamte bossy też są dosyć trudne. Pamiętam, że żeby ubić jakiegoś bossa aktowego,
O, to musiałem się cofać i farmić kilka leveli. I to były te pierwsze bossy. No ale nie wiem, czy tam jakiś był system craftingu, ekwipunku czy coś. No i dobra, teraz muszę się wrócić na sam początek i spróbować tego bossa uwalić. Już prawie 40 level, no. A mega szybko to leci w tym torchlightie. Torchlight to taka do podchillowania gierka, nie? No ale tam jest chyba coś, jakiś system mapek czy coś takiego. Ło, nie umarłem.
O, teraz umarłem. Dobra, może spróbuję go zrobić. Ale nie widzę już ma HP. Kurde, znowu to, no. Dobra, mam cię. Pewnie się nie opłacało tyle razy wstawać, ale... O, chaos resy dodatkowe. Jezu, co jest dzisiaj kurde z tymi botami? Dzisiaj chyba drugiego zbanowałem. Nie, tam jest chyba system mapek jakiś endgame'owy. Hold lightning fire. Kurde, takie słabe, poza te rzeczy. 18% HP. To jest fajne. No i koniec. Jeż kurde. Enchant skill rune level? A, nie chcę tego. Chyba to po prostu sprzedam. Musiałbym długo craftować, żeby kurde było lepsze od mojego. Rękawiczki się nie sprzedały. A, bo ludzie tak poprzebijali, że się nie sprzedały. Dobra, to wrzucimy je do tego. Do kompendium. Zawsze dodatkowe punkciki. Chyba jeszcze jednego unika wrzucić do kompendium. Będę miał pierwszy bonus.
To jest za skill jakiś Cold Outburst. A, takie coś. Minion HP. Wieczór idzie, to trochę zważa spod kamieni. Nic ciekawego nie ma. O nie, skraftujemy sobie, zawsze alchemia się leveluje, nie? Piąty poziom alchemii mam aktualnie. Masz resy skapowane? Bo ja pracuję nad tym i brakuje mi już tylko... tego? Poison resa troszkę. Ale to prawda, nie wiem jakim buildem grasz, czy grasz melee, czy range. Ale no, elita bije mocno. Dlatego... Nie wiem jak melee buildem, no ale jak gram sobie łucznikiem, no to po prostu... nie daje dojść żadnej elicie do siebie i nie ma problemu, nie? Chyba że jest elita typu właśnie te babułki rzucające tymi kuszami. Nie no, resy działają, to widać na bossach, jak sobie zrobisz resy. Zresztą widać to na rajdzie chociażby. Idź sobie na ten pierwszy rajd, mając 0 fire resa, a idź mając cap fire resa. Pójdziesz na ten pierwszy rajd z zerową ilością fire resa, to 10 ssaków będziecie zabijać. No ale to nie jest, to nie są cold resy, to musisz mieć cold immune w itemkach. Czy tam freeze dodge chance, coś takiego. To jest w ogóle inna statystyka. Albo crowd control dodge chance, jest też chyba taka statystyka. Taka bardziej ogólna. O. 4K dostałem. Od elity.
No nie, ale w POE też nie robisz na wszystko. Ale to nie jest tak, że on cię fryzuje tego od buta. Jak go szybko zabijesz, to on cię nie sfryzuje. On ma tak, jak się przyjrzysz, to on ma taką animację, jakby kastuje tego friza. I to jest mowy z takimi jakby mackami, czy tam... coś takiego. Czy ciężko jest zrobić 6 linka? Zależy jakiego masz farta. Niektórzy robią po 20 zmianach. Niektórzy czekają aż do gwarantowanej, czyli 1500. A mi się chyba po 900 udało zrobić. O 800? No. A poza tym te mobki, które fryzują, z tego co ja zauważyłem, to one chyba są tylko na jednej mapie. Także kwestia tego, że musisz ogarnąć, jaka to jest mapa i jej unikać. A tutaj na przykład na tej mapie, na której jestem, to nie ma tych mobków, które fryzują. One są w takiej jakby jaskini lodowej. Taka mapka jest jedna. To 25, za 140 będzie kolejny bonusik. Czemu nie mam? Aha, bo to trzeba level 30 runę mieć tutaj chyba w kompendium. Kurwica. Nie, o, z tym kompendium to jest tyle zabawy, jakby ktoś chciał to wymaksować, że...
Że no grubo. Grubo. To czekaj, to chodź na Discorda. Halo? Halo? I ty chcesz, żeby to po lewej kastowało, czy to po prawej, czy na odwrót? No to po lewej, prawą ma kastować. Jak ja to mogę zamienić? Puszczałkę. Puszczałki chyba się nie da zamienić. Musisz zamienić kolory, bo ta po lewej musi być na górze, czyli na dole musi być niebieski kolor, a ten po prawej musi mieć na górze niebieski kolor. Nie gadaj. A jakbym kupił jeszcze raz tą rumkę, to będzie możliwość inaczej połączenia, czy to zawsze jest to samo, w sensie kierunek połączenia? Nie, to zawsze jest ten sam kierunek. Chujowo, że się nie lepiej. Nie, bo na YouTubie patrzę, to chyba ma inaczej to ustawione, nie? Może jest jakaś esencja specjalna, ale to... Nie wiem, czekaj, zrobię mapkę... Wiesz, pod skosem to jeszcze ma zrobione, nie? To czekaj, pokażę. Ty też masz pod skosem. Ale Paragon to ma. Aha. Tylko kwestia, że to co widzę, to są jakieś w ogóle stare ikonki, więc to może być jakiś w ogóle mega stary filmik. No jest, chuj wie, ale działa. No dobra, no to muszę sobie poklikać w takim razie. Zaraz, czekaj, skończę mapkę, pójdę do NPC-a, to zobaczę, czy tam są takie jakieś dodatkowe runki, esencje. No ja niby jestem, ale nie widzę. Wie ktoś, czy można zmienić kierunek cast on it i tak dalej? A, chyba jest. Jest? Trigger run change asset, to chyba to. Ale nie jestem pewny. Możliwe. To jest chyba legendarny nawet. Tak, direction zmienia, no. No to chuj. Dobra, to kolory łatwiejsze będą. Tak, no, dużo łatwiejsze będą kolory. Tylko nie kliknij pierwszej. Wiem. Już zmieniałem, wiesz, bo chciałem też połączyć, a potem się to właśnie tak problem. Nie no, to kilka razy klikniesz i będziesz miał to zrobione. No to się powinno tak podświetlić lekko, nie? Tak jakby. O, no, zrobiło mi.
za 1 000 000 złota w ataku jakiś trigger slot można odblokować? Można, no ale... Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Ja nie wiem czy to nie działa tak, że jak masz triggera jakiegoś, to czy musisz mieć obydwa skille na pasku? O co działa ci trigger, jak nie masz dwóch skilli na pasku? Nie wiem, zaraz ci powiem. Musi mieć. No to chyba prawdopodobnie chodzi o to, że jak... Co? Chyba nie działa. Muszę mieć. No, musisz mieć na pasku. No to chodzi o to, że jak kupisz tego slota za 1 000 000 golda, to wtedy możesz tam sobie go wrzucić. Ale możesz go dać podobno w ten drugi pasek też. Ten, którego nie używasz. Dobra, sobie pasek muszę zrobić, bo pasek z wbudowanym HP mi fajnie. Procentowo HP weszło, full dressy. O, ten stręcz to już tak średnio. Teraz. Co jest? A i HP usunęło. Nie no, musisz, ale nie musisz go mieć na pasku. Jak masz podłączony trigger i nie masz skilla, który ma się triggerować na pasku, to on nie działa. Wydaj 1 000 000? Chłopie. Kurde, usunęło HP.
Ale nie wiem, czy procentowa HP jest lepszy, czy flat. Nie, bo flat jest lepsze. Put piercing arrow. No, czaję, czaję. Ja też jeszcze kurde nie mam żółtego skilla, już wypadałoby. Łowca to pewnie giga szybko będzie miał. Czemu?
Bo ty RNG masz. Jak zwykle. Ja swojego pierwszego unika dropnąłem na 66 poziomie. Ale ten piercing arrow jest do kupienia w akcie czwartym chyba. Jak dobrze kojarzę. A, to tak, to jest tylko do wykraftowania, no. No ale ja grałem wtedy ten. Po prostu pod... podkryta piercing arrowem i się później przerobiłem. Na flat physical, nie? Dobra, ja na chwilę idę zapalić. Thank you.
Dobra, jestem. Zamówca, w którym akcie jesteś? No szóstym. Który zacząłem. Dopiero? No. Tego bossa ja ci zabijałem 3 godziny temu. No ale mnie nie było. No ci mógł nie być. Zawsze jesteś. No nic. Akurat nie było. O, dropłem tam do runki. Upgrade na niebieski Fox. Chłopcu, dropi rzeczy. Mogłeś sobie na telefonie pobrać. Ty nie wpadłem na to. No runka do upgrade'u skilla na żółty też może dropnąć, nie? No to chyba jeszcze nie teraz, nie? Nie, no mi na przykład nie dropnęła jeszcze. No możesz sobie kupić przecież. Nie mogę. Może. Chyba na ten sezon pas jest, nie? Chyba. No, battle passa mam całego zrobionego. To byś miał. Ja no nie kuszę. Nie, jedyne co ja kupię to ewentualnie w następnym miesiącu jakiegoś starsza sobie dokupię. Tasza i może kilka slotów weków dodatkowych. Jest chyba taka paczka za 5 dych, która ci daje skinka. I 25 slotów do eku. O, dzięki za flowka. Witam widza nowego. Gdzież tak po niku to możliwe, że to nie Polak nawet. Nie polski Polaku.
Może level uda mi się jeszcze dobić dzisiaj? Ale hita dostałem. Kolejny goblin, co jest? I znowu ma esencję. O. Portal z esencjami zawsze spoko, bo ze skrzynki może polecieć esencja do upgrade'u skilla na żółty. Czemu nie grasz w Super People? No bo nie z kim, samemu nie gram. A Jaxa? On w Overwatchu na pierwsze. Naprawdę? No, przypali, że platynę wbił czy coś tam. Zachowuje jak taki typowy biedak, nie? Czemu? Bo w Overwatcha to się grało w 2017 roku, a wtedy był dwa. Popularny. No nie, to jest ten sam. Tylko, że dali za darmo, to uuu, ale świetna gra, kurwica. No, za darmo dali, był, to... Niby, nie. Ale to... No, mi się nie podoba tak. No ja grałem, ale no kiedyś. Wiem, widziałem. Kiedy widziałeś? Wiem, wyświetliłeś mi się, wygrasz. Ale kiedy? No, nie wiem, tydzień temu ponad... A tu na jeden metr odpaliłem. Stwierdziłem, że no jednak już. A ja grałem gdzieś jakoś w 2017 roku, tam grałem z 300 godzin i mi się znudziło. Teraz się rzucili na tego Overwatcha, bo
Za darmo to super gierka. Ale jak trzeba było zapłacić, to się nikomu nie podobało. No niestety, ale kurde, za dużo gier wychodzi naraz. Jak nie ma w co grać, to nie ma, a jak wychodzi, to wszystko naraz. Czy brakuje tylko, żeby w Las de Pocho multi dodali. Owca? Słucham. A wiesz, że multi Las de Pocho w tym roku? Tak? No. Fajnie. A który jest rok już? To jest Abyssal Link Damage. To są miniony chyba. Aha. Fajną różdżkę zrobiłem. Pod miniony? A czemu mnie na mnie grasz? No, to są democ? Jak? Co? Co? Czemu mnie na mnie grasz? Nie spodobało mi się to. Próbowałem na początku, ale wszystkie umierały od razu, więc stwierdziłem, że to jest porąbane. No bo musisz im dać minion HP. Aaa, nie chcę, tylko przetarł. Minion armor. Myślisz, że przejdziesz fabułę? Ja? Mhm. Nie no, pewnie przejdę. No u ciebie to nie jest takie oczywiste. Najgorzej przez fabułę też, nie? Przejść. Dobra, co tu jest? Co mi się tu powiedzieć? Ręce shouldera, dobra. Co? Nic, kupuję sobie gear. Po co? Żeby nie umierał. Ale to możesz sobie zrobić. No ci robię sobie, no ale UNTC kupię, nie? A ten z dropu nie jest lepszy? Nie, nic mi nie leci. Jak to nie? Tylko by ten dopiero na ten. Na akt szedłem nowy, nie? Się zbustuje. Dobra, ale będę mocny. I myk. 8200 damage, 13500. A to mocny jest. Fox.
A Lightning Chaina próbowałeś? Nie. To jest fajny skill, zobacz co wygra. Nie, już nie zmieniam, fajnie. Może później. Ale on jest serio Cox. No, może później sprawdź. Ale naprawdę. Mój? Co? A widziałeś mój? No fireballki, no co w tym takiego. Chyba bardziej podstawowego buildu to jeszcze się nie da. No i to jest kozacki. Niż fireballki. Będziesz grał w Las Zapocha? Jak wyjdzie multi. Jak w tym roku? No. Ale serio? Nie ufam ci już. Czemu? Od 2 lat mnie zwodzisz tak. Nieprawda. Prawda, prawda. Las Zapocha kupiliśmy w 2019. No, no co? To już 3 lata. No ale ja się na przykład świetnie bawiłem 200 godzin w Las Zapochu. No ponad. Fajnie się grało, no. Nie powiem, że nie. No ale brakuje tego. Tam przynajmniej normalny system trade będzie.
No ja pamiętam, że ten level już tak fajnie nie idzie. W ogóle nie wolno idzie. No ty gadasz. No, jestem na zonie 44 level, mam 3-8. Bo nie zabijasz mobków. No, jak to nie, zabijam. W celu idę. O, pierwszy bosik. Mówi, że umrę. Mhm. Jak nie znasz mechaniki bossa, to pewnie tak. Nie no, większość jest prostych, wystarczy lewy, prawy klikać. To idzie jakoś. No ale przy niektórych musisz wiedzieć, kiedy co kastują. Słyszałem, że jutro do 10 aktu robisz. Zobaczymy. Jak to pójdzie. Czy zabiłeś bossa? Nie. Jaki to jest boss w ogóle? Nie wiem, jakiś macha, czymś tam. Ma jedną mechanikę, na której ginę i nie wiem, jak się ustawi. Jaką mechanikę? No, że jakby kumuluje energię i wybucha i paski robi. Takie na ziemi, nie one shoty. No to musisz ich uniknąć. No ale to ja nie wiem, gdzie one będą. No jak to nie wiesz? No nie wiem. Musisz wiedzieć. No. A to takie ognisty? Nie, takie co miny daje i czerwoną aurę ma.
Nie wiem nawet co to za boss. W tym akcie pierwszym. Chcesz mi powiedzieć, że nie dajesz sobie rady? Pierwszym bossem w nowym akcie, tak? No bo to przedstawię tą mechanikę tylko, no. Nie rozumiem. Musisz wziąć kontomierz. No. Wiesz co, to by się przydało, miary. Obliczyć kąt. Kierunek, w którym stoi. W którym puszczę tą mechanikę. No już odmierzam od nogi, już 10. próba. Będę inaczej to. A wiesz, że jest ranking w tej grze, kto najdalej dojdzie bez umierania? No to już na pewno pierwszy będę. Najdalej doszli do aktu 10. Ja chyba w 6 się wywaliłem pierwszy raz, albo w 5. Tak? A to ja chyba w 1. Co? 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 Nie wiem no. Wiecie, że te gry mi się nie spodobały i tam chyba coś żabciłem przy okazji. Rozumiem, że robisz ze mną challenge za jakiś czas. Nie, wiesz co, ja nie lubię takich challenge. Hardcore challenge. O, zabiję go. O, widzisz? No może rezisty jakiś zrobię sobie. No mógłbyś. Mógłbym. Mam max 10%. Jaki to jest max? 7,5. Ale na endgame i tak chcesz mieć więcej, bo bardzo często żółte mapki mają mody na przykład minus 30 wszystkich resów. Mm-hmm. 75%, czyli to jest, nie wiem, koło 100. Czekaj. A, nie. Więcej. Nawet. 120, 130. Zresztą już później są itemy, które potrafią dawać nać po 80. No tak, więc tak. Tylko tutaj te mapki są trochę inaczej zrobione niż w PoE, nie? Tutaj wszystko jest zrobione wokół statuetki, w której odpalasz mapy. Bo tak by robiąc mapy, zdobywasz do niej expa i ją levelujesz. I to ta level tej statuetki definiuje ci, jaki tier mapek możesz odpalić. O, dojdę do tego etapu, to się pobawię. I tak pewnie zapomnę. I naprawdę to będzie chyba długa noc? Czemu? A z czym nie dajesz rady? Final chapter 6? Nie no, ale suba masz, to też mogę ci pomóc. Jak coś to napisz do mnie in-game.
Musisz sam ogarnąć. O. Takie podejście to ja rozumiem. Moja krew. Ale w razie czego to wiesz. No widziałem item drop rarity, nie? Ale ty chyba musisz mieć podpiętą runkę item drop rarity w ten. Od skilla, którego używasz. Od wilka? Spoko. No jeszcze można wykraftować podki na item drop rarity, także można fajne combo zrobić. Ogólnie. Cztery sekundy walki. Ale po 4 sekundach umarłeś, tak? No, nie można, nie można. Tak samo są jeszcze ten, pod drop itemków do alchemii, pod golda. Różne są te kierunki właśnie. Góry tych mapek mam tyle, że chyba zacznę je łączyć. Alchemii. Właśnie, muszę sobie aurę ulepszyć, bo ja mam taką aurę, która mi daje dużo physical damage'u. Daje mi 77,5%. I czy ja ją mogę ulepszyć? Ona wymaga stręża. Mogę. Ty, nawet ładnie ją mogę ulepszyć. Tyle. Wiesz, że kosztuje wbić 7 levele grunki? 557k. Ludko. No ta, bo z samego 29. No tylko, że już dropią teraz większe kamyczki, które dają więcej expa. A co? No i co chciałem powiedzieć? Że później to... Bo maksymalny level skilla to jest 30, nie? I żeby ulepszyć z 29 na 30 jeden poziom, potrzebujesz około 800k golda. Także fajnie.
Jeden scroll poszedł. A ty owca używałeś już scrolli? Jaki? Do resania? Rozumiem, że nie jednego. No mam 15 teraz, a nie widzę mnie. To wiesz, jak się wydupce na bosie, gdzie ma jakieś 10% HP, to mi się nie chce, nie? No tak. Jak jest endgame, mapki, coś jak w POE. Arenki z falami mobków, 4-osobowe. Wiadomo, rajdy 8-osobowe to już są trochę wcześniej. Void drifty, czyli takie challenge z bossami. I to w sumie póki co chyba tyle. O, goblin. Kurde, nie mam potek na manę. Kurde, tego levela to chyba już nie wbije dzisiaj. Na chwilę. Mhm.
Która jest godzina? Kurde, już po 19. Czemu ten czas widzowy tak szybko leci? O, skrzynka. O nie, umarłem. Dobra, nie wstaję. Dobra, jestem. Ok. Dobra widzowie, jaką czy streamka? Idę coś zjeść. Już kurde po 19 cały dzień gram w tę gierkę. Także widzimy się oczywiście jutro. Jutro niedziela, więc myślę, że w sumie od rana, zależy jak wstanę. Także co, dzięki Banita za słupka. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Elo.